Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podsumował prowadzone w 2022 rządowe programy wsparcia. Politykę społeczną traktujemy jako inwestycję w człowieka. W 2022 roku realizowaliśmy wiele programów rządowych skierowanych dla najmłodszych, od tych najmłodszych po najstarszych członków naszej społeczności regionalnej. W ramach programu Rodzina 500+ w 2022 roku przekazaliśmy rodzinom naszego województwa blisko 750 milionów złotych. W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego liczba dzieci objęta tym programem przekroczyła 20 tysięcy i łącznie przekazaliśmy kwotę 123 milionów złotych. W programie Maluch Plus funkcjonuje 190 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na 5317 miejsc. Dofinansowanie do żłobków na 3220 dzieci w kwocie 6 410 000 złotych. W programie Dobry Start blisko 166 tysięcy świadczeń o łącznej kwocie 50 milionów złotych. Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 80 milionów złotych na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Polski bon turystyczny wydanych zostało 150 532 bony. Kwota zrealizowanych płatności to 95 milionów złotych. Centra opiekuńczo-mieszkalne. Środki dla 4 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 832 000 zł. W programie Senior Plus przekazano łączną kwotę 1 917 000 zł na dzienne domy i kluby seniora. Powstały dwie nowe placówki na 85 miejsc, na funkcjonowanie 20 placówek na 514 miejsc. Pakiet wsparcia dla kredytobiorców to wsparcie dla osób mających kredyty hipoteczne, to jest tak zwane wakacje kredytowe. W związku z rosnącą inflacją i wzrastającymi stopami kredytowymi. Województwo warmińsko-mazurskie przez lata miało najwyższą stopę bezrobocia spośród wszystkich polskich regionów. Pod koniec tego roku to po raz pierwszy w historii naszego województwa się zmieniło. Stopa bezrobocia w regionie w listopadzie wyniosła 8,5%. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Obniżono podatki, m.in. na podstawowe produkty spożywcze, gaz, paliwa, nawozy i energię elektryczną. Dodatek energetyczny dla osób ogrzewających się różnymi źródłami ciepła i dodatkowe środki dla samorządów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv